pytanie, czy ona jest w stanie tędy. Chyba nie. Dalej. A dalej. Tu nie chcę spaść. Można zbiec. Pojadł. Tam jakiś urwany most. W sumie to jestem tu już prawie. Wiesz, ty gary. Znów miałam ten sam sen. O Jacie, masz oczy jak mój koteczek. Podążam za szeptem, co mnie... Jestem koteczkiem. ...drzewa na wzgórzu. A ja znam te wzgórze i te szepty. Zło straszne tam siedzi. O tobie mówiłam. Do guślarza idź. Niech jakie modły odczyni. Jesteś handlarzem, czy tu jest handlarz? Tutaj. Zsiadłem mleko, jaje, świeże jaje. Czyste, w ogóle nie obesrane. Szanuję. Nie cierpię, jeszcze, bo jak kupię jajka, otwieram, one obsrane. Albo jeszcze pióro z nich wystaje. Co mi zabiera tyle miejsca? Wszystkie bełty i takie pierdoły. Bywaj. Mogę ci coś zabrać z chaty? Typa. Dobra. Badania pobrałem. Te błyskotki w kasztelu na jadło wymieniał. Klątwa za to nań spadła. Staruszka nie patrzy. Budły potracił, zemrzeć mu przyjdzie. Nie chcę jej gnijącego mięsa. Dobra, idę. Koniu. Chodź. Jedziemy. Jedziemy. Staruszka, odpocznij. Potwory? Super, podpaliłem się. Ktokolwiek to czy mnie pełno kłamie, muszę uważać. Ten, kto ją zostawił, zna się na rzeczy. On idzie i mnie popycha. Spust pułapki. Co widzisz? Ja mam z głowy. Aha. Takie jaja. Spust pułapki. I po problemie. Ja mam z głowy. Na tamtą koń mnie wepchnął. To ja mam z głowy.
Te mam z głowy. Te mam z głowy. Pewnie przesadzam, bo mi się przyda na potwory. O, zamknięte. Oho. Te mam z głowy. Kolejną widzę. Coś tu nie gra. Spust pułapki. I po problemie. Spust pułapki. Będzie to mówił za każdym razem? I po problemie. Czemu nie była podświetlona? Strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Ryszek. Zobaczę, co jest na górze. Miecz. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich? Z nich? Wiesz, że działam solo. Co tu robisz? Czy to nie jest ten gościu, o którego nas wypytywał ten chłop Czekam w tym zamku? Na tych, którzy chcą mnie zabić. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Kurde, ale to jest ktoś z poprzednich części, nie? Nie znam typa. Cię. Widzę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Komu naraziłeś się tym razem? A to wiedźmin jest też, tak? Postanowił pozbyć się oczy ma żółte. Świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, których się nie zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Ale ma kalafiory. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Więc może tamci na dole trafili tu przez przypadek? Prędzej zjem własny but, niż w to uwierzę. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Ale steryt. Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. To jakaś taktyka. Nie dajesz mi wyboru. Słabo uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język.
Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Okej. Okay. Chyba nie ma sensu ich lucić, bo to... Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Sam przejść. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz... Jak chcę jakiegoś gównianego konia? Nie oddalaj się! Dawaj mojego głupiego jak konia. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list kończy. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczybyka i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w złotym wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać dla zabicia czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. Mogę poczekać na mnie? A gdzieś pod ziemią. Nie to. Klucz do kosztowności. Jadwi się o co? Już? Aha. Okej. Dobra. Pojechał? Nie, dalej. Jest. Sorry, już jestem. Obozowisko bandy. Czekaj! Gdzie bandyci? Tu latają jakieś świetliki. No dobra. Jedziemy. W obozowisku już nie ma bandytów. Paranowanie tych saren jest zajebiste. Kurczę, znowu muszę... Oj, aż się nie chcę przerywać, ale trzeba iść spać. Tylko pogawędka faktycznie. Ten ma schowany miecz. Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Stary druh. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Drugi Wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Na twój łeb. Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Przyzna się, czy nie? Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić.
Uważajcie, panowie, to wiedźmini! Możesz jeszcze się poddać. Dla was zrobimy wyjątek. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ale wieje. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Żadne wytłumaczenie. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on się nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo? Utnij mu łeb. Widzisz, Ludwik? Takich jak ja się nie oszukuję. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Tu są wściekłe psy! Zeżrą mnie! Miej litość! Trudno. Złamane grabie, talerz. Niech cię szlak! Faktycznie im się nie wiedzie. Tu są wściekłe psy! Zeżrą mnie! Miej litość! Czy zeżrą, no. Ciesz się, że tylko tyle za zdradę. Arnold Wester to... 22.56. Nazwisko. Gdzie to się zapisuje, ten stan gry? Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie, od dalekiego południa po góry smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobre dla komedianta. O, nie zabił jej. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. Nilfgaardzkim był świadku, tak karano za długi. Znaczy, zrobił karierę. Oto o, będę mógł wrócić do tutaj Dolores. Oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Skradzione 3 miedziaki? Dzisiaj wielki bal wyprawisz. Poucztują niemaluczko czarni krucy i robaki. Czekaj. Nie zgarnąłem w końcu tych kosztowności, nie? Wróciłeś. Co z moim domem? Jest już bezpiecznie. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. No problemu. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Nie, może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze. Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Tak zrobię. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Zakończono czy zaktualizowano? Faktycznie mogę znaleźć. Gdzie mój ziomek? Zakończone. Gdzie on teraz? Gdzie on? A jest, dobra. Już się bałem, że... Nie poczekał. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska.
ale uszy ma. Solidne. Co jest w tamtej stodole? Siano. Na się hajs? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Ja też chcę robić rzeź. Co do kurwy nędzy? Piorun jaki czy co? Zawrzeć gęby! Co to się stanęło? Letto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz. Niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Ojej, zasłoń młodemu oczy. Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Chciał się zabić? Co ja na to? Ja na to, że już po was. Jakiś czas później? Bez sensu. Zangwebarski jad. Coś tu nie gra. A potruli go trochę, ta? I po prostu osłabł w czasie walki. Jest otruty, ale żyje. Po prostu padł z trucizny, tak? Ale ma bica, jakie ma co najmniej. Aha. Geralt, ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Nic ci nie jest? Odzyskałeś przytomność, ale zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę.
i za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lokmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A. A co, gdyby cię oszukał? Tak jak Ludwik. Musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł. Sorry, stary. Muszę zniknąć. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Okej, nie dogadują Powiedz się. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieję. Skorzystaj, stary. Kermoren, mówisz. Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. Lep. O. 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 Użyj? Aha, dobra. To jest ten. Rupieć do sprzedania. Nóż do masła, bandura. No dobra. Rozumiem, że dostałem tu znacznik. Tak, owszem. Parę nieodkrytych miejsc. Jak stoimy z zadaniami? Powinienem główne teraz porobić. Bo tu już mam wyższe niż ten. Niż główne, nie? To się boję, że nie będę mógł tu wrócić. O kurczę, tu mam w ogóle na czwarty. Biały sad, zagubiony temerski skarb. No i wszystkie schematy ręczników wiedźmińskiej szkoły Gryfa. Mam 4 na 6. O jejku. Zakończone. Trochę zakończyłem, no. Gwint. Grę imkatową od karczmarza Stiepana, który nie wiem gdzie jest, ale w sumie mogę śledzić. No i nie wiem. Jedźmy z Bagien. Może dokończmy jednak tego barona sprawę. No najbliżej będzie stąd. Tak? No tak. A, muszę podejść do tego. Do tego. Nie wiem, to zawsze w inną stronę niż ja myślę.
Wolniej, płotka. Jadę w ogóle w dobrą stronę. Tak trochę średnio. Dobra, to jest po... Jeszcze tu jest jakieś, kurde, tyle tych zadań. Nie wiem, gdzie jechać. To jest po prostu... Tyle tych różnych rzeczy można tutaj robić. Co jest? Chciałem tylko... Co tu się dzieje? Dlaczego nikt tego nie gasi? Bo chcemy, żeby się paliło, jasne? Wynoś się stąd, bo usmażymy cię razem z tą pierdoloną elfką. Jest jeszcze trzecie wyjście z tej sytuacji. Nigdy się nie nauczycie. Uciekasz. Wyłaś. Ten topór. Raz nic więcej nie ma. A, do zająca strzela, dobra. To się przyda na pewno. Mega dobre dropy, słuchajcie. Buty z dwoma slotami. Wow. Plus 11. Ło kurde. Pewnie, że zakładamy. A nie mogę teraz tego wyjąć, nie? Tego glifu, czy jak to się tam nazywa. No ale spoko, i tak jest. Jeszcze coś mogę... Aha, no tak, nie podnosiłem wszystkiego. Masz się do tego zajęca, czy co? No dobra, nieważne. Tempo! Ani dziękuję, ani pocałuj mnie w dupę. Ja chcę tylko tam dojechać i zakończyć odcinek, ale tu widzę przygody po drodze nieuniknione. Gniazdo potworów. Nekery. Chyba się nie ponaparzamy, słuchajcie, kochani. Mówię do nekerów oczywiście. O! To co z tego? Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Wow! Broń stalowa. Też dwa sloty. Szansa na krwawienie nie będę miał, ale premia przy trafieniu krytycznym. Wow. No krwawienie, ale kot. Ale to znowu broń na ludzi, nie?
potrzebuję kozackiego srebrnego miecza. Wybuchnie? O ty! Dobra, to chyba wszystko, co tutaj mogłem przytulić sobie. A nie, jeszcze tu coś. Aha, dobra. Mutagen. Do dzida stąd w takim razie. To jakaś skrzynka. A, jeszcze tu. Lif Irden. Dobrze. Czy tego Irden to prawie wcale chyba nie używam. Nawet nie wiem, na co to jest, nie pamiętam. Pojad. I pełno kuli. Takie niskopoziomowe kule. Zakończone niepowodzeniem śmierć w ogniu? Czyli tam coś trzeba było jeszcze zrobić z tą laseczką. Cholera, a mogę do niej wrócić? Miałem kończyć odcinek, znowu robię przedługi odcinek, za długi. Ojej. Czyli tam się coś zbugowało, no bo ona nic nie robiła, nie wiedziałem, co mam zrobić, na co tam czekać. Szkoda. No widzieliście, nie? Laska celowała w nie wiem co. A mój koń ma mnie w dupie, bo boi się potworka po drodze. Jest to jakiś most? No popsuty. Tu muszę. Dobra, powiedzmy, że tu se zaznaczę. Tu dalej wzdłuż drogi. On się gdzieś tam zaklinował. Ale szkoda. No ale już nic nie zrobię. Przynajmniej zarąbisty miecz na ludzi przytuliłem. Chociaż wciąż chciałbym srebrny. O, zobaczcie. Hej! Przed siebie dalej. Jakiś kupiec. Taranujemy go. Jestem, praktycznie jestem, można powiedzieć. Jedź, płotka. Charakternie, co? Wiadomo. Uważaj sobie. Blade jest? Na jest. Nam niepotrzebne, my z Nowigradu są. Z dziada pradziada. Wojna zastała nas w zimie, w interesach byliśmy, ale... Bez Glejtu nie puszczę. Żołnierzu, miejcie, nie ma. Ej. Stać, nie ma przejścia. Ja mam. Macie w mieście zarazę, czy co? Zarazę? Nie. Kazali nie wpuszczać do miasta, to nie wpuszczam. Chyba, że ktoś ma glej. Kto kazał zamknąć bramy miejskie? Ponoć sam król. Nie chcę, żeby biedota i uchodźcy zatruwali mu jego piękne miasto. Za dobrze się gra. Nie może tak być. Poza tym wiadomo,
Jak ludzie mogą chodzić w tej wewce, to zawsze się jakiś śpieg przedostanie. A tak to ma trudniej. Dlatego bez glejtu nie przepuszczam. O to chodzi? Niech się przyjrze. Brakuje pieczątki, takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w Departamencie Obrony znowu zapomnieli. Tam są strasznie zabiegani. Niech będzie. Przechodź. Dzięki. Możesz przejść. Gdzie leżysz? Okej. Nasza kamienica, wieczna wizja handlowej, kryta czerwoną dachówką, nie wiesz czy stoi. Nowy znacznik, brama zachodnia. No i dobra. Proszę, wiedźmin. A! No przepraszam bardzo. Nie spotkaliśmy się przypadkiem... Mogę się ostrzyc? Nice. Nie diabeł. Coś karczma. Na pewno będzie można. Znaleźli kolejnego trupa. Wracaj, skąd przyszedł. Została sama skóra. Tablica ogłoszeniowa. Gdzie ta tablica? Macie coś na ból brzucha? Wczoraj chuje mnie tu pod pępkiem. Proponuję liście hiperikum perforatum, czyli dziurawca. Rozkurcza mięśnie gładkie, przeczyszcza drogi żółciowe. Troll. Bestia. O, gwint zagraj ze... To, czyli on tu w karczmie jest. Ale ja jeszcze jestem słaby dalej. I nie mam kart. Wykładałem tu na Akademii Botaniki. Zapakować? Jest co o was mówią? Biało włosy, widziałeś już co woda straganie? Przynajmniej wiedźmina. No proszę, wiedźmin. Jak ja mam tam wejść? Zbicy z glatu! Do mnie, ludziska, do mnie! Co dla szanownego pana? Mam wszystko. Oda bakusów pożytnią. Papier tam poproszę wejść. I buteleczkę tuszu. Ja muszę tam wejść. Papieru to akurat brak. Jak my nie mam. Z twarzy to jesteś niepodobny do nikogo. Zamknięte. Charakterni, co? Trzeba jakoś się dostać do tego budynku, ewidentnie. Białowłosy, widziałeś już co mam na straganie? Nie. Ale na razie mnie to nie obchodzi, bo muszę tam jakoś wejść. Do tej wieży, czy co? Wiesz, że w mieście są łowcy czarownic? Obrzyk! Do mnie, ludziska, do mnie! To niby tędy? Najlepsze towary po tej stronie Pontaru! No gdzie? Wejść. Do mnie, ludziska, Ola. Do mnie! Dalej, kupuj, nie zastanawiaj się. No do jasnych kominów, bo się królowi poskarżę. A co? Najlepsze towary po tej stronie. Do mnie, ludziska, do mnie! Słuchajcie, jestem zaintrygowany. Jak ja się mam tam dostać? Ogień z tobą. No niby tamtędy.
Są tylko te drzwi, ale są zamknięte, więc... Nie wiem, co mogę zrobić. Zrobiłem konia. Z drugiej strony. Zaraz się zatrujesz. Trzyma funtem. O! Ale... Szukam Tamary, córki Barona Zwerę. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Myślałem, że żonę mam znaleźć w ogóle. Pateł. Profesor McGonagall. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Twój ojciec to podły człowiek. Nie dziwię się, że jesteś wściekła i rozżalona. To po co mu pomagasz? Po co przyjąłeś to zlecenie? Bo ma informacje o kimś bardzo mi bliskim. Obiecał, że wyjawi je, jeśli znajdę ciebie i matkę. Rozumiem. Taki mały szantaż. W sumie to całkiem w jego stylu. No, w każdym razie znalazłeś mnie. Możesz mu przekazać, że żyję. I że nigdy nie wrócę. Jak dlaczego? Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki. I że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy okay. Z lasu wyskoczyło to stworzenie. Potwierdza wersję rybaka. Było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Dobra, wersja się pokrywa. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Upadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Majaczyła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Mówię, że to może nie być takie proste. Pociągnąć inny dialog. Jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi. Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. Esz? A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Jak widać. Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi Wiedźmin. Podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa. Pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni człowieczeństwa.
Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał ci po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Miałem się tylko dowiedzieć, czy żyje, więc wypełnię. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Lala? Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Aha. Śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego dziecka. Nie, no co ty. Wiadomo, ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, powodzenia. Miał. Skapi. Tajemniczy list. Wiedza Cimhate? Już druga. Nie wiem, czy to ładne z mojej strony. Idę stąd. Pewnie w następnej szafce bym znalazł coś zarąbistego. Tak to już jest. No i dobra. Z baronem o Tamarze. Nie czaję, ja chciałem tą matkę przecież, ale nie mogę, tam mi wszystko... Dziwnie. Dobra, daję jakiś ten. Może być. Ja ten odcinek podzielę na dwa chyba. Już miałem kończyć z godzinę temu. A tak to jest. Eliksir kot. Chodź. Pojadę na tobie, chociaż dalej. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie wkurzasz. Jezu, robotę podłapał mój luby, ha? No. Geralt, dzięki za wszystko. I w dziecko. A jej nie trafiłem. Nie, dobra, jebać cię. Badaj pozostałe. Co tak się gapisz? Nudzi się taki biednych ludzi nachodzi. Twoi kompani dawno już kupy między siebie podzielili. Chyba, że to są pozostałe wątki, nie? Pogadać z tymi ludźmi. Po prostu musiałem najpierw ogarnąć córkę. No słucham. Z czym przychodzisz? Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie,
Miałem nadzieję, że jednak... A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek. Szukaj jej! A i tylko tyle. Bywaj. Pozostałe wątki. I gdzie te... Teraz to już całkiem nie wiem. Tak się inaczej, jeśli Anna jeszcze żyła, z pewnością była gdzieś w okolicy przywuchowych moczarów. Udane polowanie. Przywuchowych moczarów. Skąd ja mam wiedzieć, że coś takiego jest? Gdzie są krzywuchowe moczary? Strasznie mnie w ogóle drażni, że tereny nie są podpisane. W sensie, że wiecie, że na przykład ten obszar to jest jakiś tam... No nie wiem... Kurwigród... To, że jest coś tam... Wiecie, o co chodzi? Wychowe moczary. Że jak dam to? Odszukaj wiedźmy z Bagien. Coś mi zaznaczyło. Dobra. I że to by były te moczary? No to... Do groty smokobójców. Cię tepam. W takim razie. Dlaczego? Dlaczego jesteś takim tępym koniem? Dalej. Dostali darz od dobrodziejek worek jagi. Tyle, że nie jedno, ale... Mordy jebany. Ależ mam kaca. Nie trzeba nam tracić nadziei. Fach w ręku macie, co wam dzisiaj było. Tempo, ciężko tempo! Było ubić te poczwale? Coś mnie trafi. Rozumiem, że to tam właśnie będzie. Będą te krzywochowe moczary, bo... Panie lasu... Miał na myśli kogoś, kto mieszka w krzywowych moczarach. Wiedźmin wyruszył więc na bagna, by znaleźć ową czarownicę, więc to... Powinno być... No... W tym miejscu. Gdzieś. Dwa questy naraz, może się zrobi. Dobra! Słuchajcie. Przedłużyło się to, zrobię z tego dwa odcinki. No. Poprzedni i ten. Dobra, moi kochani.
Bardzo wam dziękuję za czas poświęcony na oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Jona!